Konsekwencja mojego lewej prawy, którego ci nie trafiłem. Powiedziałeś po tym, że ciota jebana. Ale to nie moja wina, że rzucałeś cepy. Tak, natomiast... Już tych cepów nie będę rzucał. Natomiast nie, no, wracając do tematu i chronologicznie, to jednak w tym filmie to ty mocno bardzo wleciałeś w Daniela, kiedy on mówił tylko o tej kontuzji. I dlatego cię pytam, czy przeprosisz, bo Daniel wręcz się tego domaga. Mówię ci, że nie pamiętam, co mówiłem. To były słowa na C, na K i tak dalej. Tak? Żeby z nim jechać. A masz pewność, że nie powiedziałem, że jest cfelem? Nie mam 100% pewności, ale wydaje mi się, że tak właśnie, mówiłeś. No to jak nie mówiłeś, wiesz, to same najmocniejsze. Nie podkręcaj. Jak nie wiesz, to nie podkręcaj. Jak będziesz wiedział na 100%, to wtedy powiedz. Puści ci ten filmik teraz? A słuchaj, nie musisz tego puszczać tutaj i robić popeliny z tego, co kurwa gadałem, bo nie pamiętam, co gadałem. Ale to ty to gadałeś i wrzucałeś w internet, więc cię o to pytam, no bo od tego się zaczęło, tak? Mówi ci, że wrzuciłem, bo byłem wkurwiony, tak? A nie pamiętam, co mówiłem. No to mam cię o to nie pytać, bo byłeś zirytowany wtedy? Dobra, nie ma tematu.